W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Podnieśmy nasze dłonie wysoko do Pana, do miłości ukrzyżowanej, do tego, który zaprosił nas na duchową ucztę swojego Królestwa. Proszę, powtarzajcie teraz za mną. Panie Jezu Chryste, który zgromadziłeś nas dzisiaj w tym miejscu, który zaprosiłeś nas na ucztę niebieską. Jesteś naszym Panem. W Ciebie wierzymy. Tobie ufamy. Ciebie miłujemy. Tobie się całkowicie oddajemy. Tobie się całkowicie poświęcam. Proszę, uwalniaj mnie. Uzdrawiaj i napełniaj Duchem Świętym i ogniem, abym szedł drogą świętości, światłości, drogą miłości do Eucharystii, tak jak Jan Paweł II, tak jak Carlo Acutis. Mario, błogosław nam. Mario, błogosław mnie. Mario, błogosław mnie. Jestem Twój. Jestem Twój. Totus tuus. Totus tuus. Cały Twój, Mario. Cały Twój, Mario. Amen. Amen. Teraz ja, drodzy umiłowani, pomodlę się jeszcze ogólną modlitwą. Przede wszystkim w językach, za Was, za Wasze rodziny, za tych, którzy prosili nas o modlitwę. Bo ta modlitwa dotykać będzie serc wielu ludzi na całym świecie, bo właśnie modlitwa płynąca z serc pokornych, ufających Bogu, może bardzo wiele. Dlatego właśnie chcemy modlić się za innych, nie tylko skupiać się na sobie, bo to byłby egoizm. A chcemy żyć i modlić się dla innych, bo to jest miłość, na wzór miłości Jezusa. Panie Jezu Chryste, wierzę, że w czasie tej modlitwy będziesz wiele znaków i cudów czynił. Zobacz tych zranionych, udręczonych, smutnych, chorych. Tych, którzy jeszcze nie są w stanie łaski, ale bardzo pragną. Pragną Cię przyjmować. Dla wszystkich masz miłosierdzie. Dla wszystkich masz czas. Wszystkich przyjmiesz. Wszyscy są teraz duchowo w Twoich ramionach i w Twoim sercu. Niech liczne cuda uzdrowień, nawróceń, uwolnień i innych łask spłyną na nas w wielkiej obfitości. Chcemy duchowo stać przed Tobą w stroju weselnym, być ubranymi w szaty Twojej łaski, miłosierdzia, pokoju i światłości. Panie, w tej modlitwie w językach i potem modlitwie w stawienniczej dotknij serca każdego z nas i ciała. Dziękuję Ci już teraz za to. Dziękujemy Ci i chwalimy za to. Teraz jeszcze oprócz tej modlitwy proszę, żebyś Ty też teraz głośno się modlił swoimi słowami. Nie wstydź się. Jesteśmy tutaj jako bracia i siostry. Wołaj. Panie, dotykaj nas, przenikaj. Bądź uwielbiony w sercach każdego z nas. Jesteśmy tutaj dla Ciebie, bo Ty jesteś tutaj dla nas. Ufamy Tobie. Wierzymy, że wielu doświadczy uzdrowień z ciężkich chorób, szczególnie z chorób nowotworowych, z różnych zakażeń bakteryjnych, wirusowych, że wielu doświadczy łaski, o której nawet nie proszą, albo się nawet nie spodziewają, że przenikniesz ich teraz, Panie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Światłości. Przez Maryję. Duch Święty przychodzi do nas, przychodzi do Ciebie. Też z darem łez, z darem radości, z darem spoczynku, darem też takiego drżenia serca, gorąca w sercu. Całe Twoje ciało drży, bo Pan również dotyka Twoje ciało. Pan uzdrawia głębokie zranienia Twojego wnętrza, Twojego ducha. A Pan przenika Cię i mówi do Ciebie: pokój Tobie, namaszczam Cię. Pan mówi: pokój Tobie, przenikam Cię. Pan mówi: pokój Tobie, jestem z Tobą.
Shalabeste kerias. Abastur hadurster hamasturiade. Abastur haduria seneno. Sirifala, sirifala. Sirifate riatoria deria. Adonai Maria sento cole. Ria. Pan uzdrawia Lenę. Pan uzdrawia Leona. Pan uzdrawia Ole. Pan uzdrawia Edmunda. Pan jest uwalnia też Kalixta, takie rzadkie imię, ale też będzie słuchał nas. Pan uzdrawia i leczy również Izabelę. Kesztekecho te usztekietule. Uzdrawia, uwalnia. Przyjdź Duchu Święty. Kercha disele. Isili fitela kerias. Pan Jezus dotyka również Dorotę. Uzdrawia Twoje serce i Twoje płuco, lewe płuco szczególnie, Doroto. Kercha dias. Pan uzdrawia też osoby, które mają chore wnętrzności, zmiany nowotworowe we swoich wnętrznościach. Pan leczy szczególnie mężczyznę, który ma ciężki nowotwór, złośliwy, właśnie z bioder, wnętrzności. Keriasz, alachaszta, spraw intymnych, przyjdź Duchu Święty. Adonai berchadijas, jesili pitula haszal patija. Adonai berchadijas, adonachadijas. Pan mówi, dziękuję Ci, że Twoje serce jest czyste dla mnie. Sykeria, szalamaszteria, deria. Pan mówi, takie proste są słowa pouczenia, poznania. Módl się więcej na różańcu, ale pamiętaj, módl się zawsze sercem i skupieniu. Pan mówi, wpatruj się we mnie obecnego w Eucharystii, adoruj mnie. Ale kiedy mnie adorujesz, milcz, wewnętrznie i zewnętrznie, bądź skupiona, bądź wyciszony. Kisterias, 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 szalabeta kierchadias, adhonolech balchadia, asirifitulachadia maria. Aria. Pan dotyka również i uzdrawia Róże. Pan uzdrawia też Klaudię, Paulinę, Elwirę, jeszcze kachadia. I ciebie również, Elu, mówi Pan, uzdrawiam z nerwicy, z depresji, z lęków. Kyrios, ty Kyrios, Kyrios, Kyrios. A to na Eberchadia, Szalabia. Kyrios, Kyrios, Kyrios. Jeszcze mam taki obraz Jana Pawła II, który jest również z nami dzisiaj szczególnie i jest przy Tobie. I przy Tobie. I również i przy Tobie. Pan uwalnia teraz osoby, które są dręczone i zniewolone przez zło. Uwolnienie jest darem miłosierdzia, więc nie lękajcie się i nie osądzajmy tych, którzy są uwalniani, ale cieszmy się, że są uwalniani. Kyria, szalabeszty kyrios, adonai berchadijasz. Pan uzdrawia także oczy pewnej młodej dziewczyny, która ma takie zmiany no właśnie na źrenicy, bóle oczu. Nie bój się. Będziesz widziała, nie utracisz wzroku. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Jezu, uzdrowicielu, lekarzu naszych serc, zmiłuj się nad nami. Maryjo, uzdrowienie chorych. Janie Pawle II. Błogosławiony Carlo Acutisie. Jeszcze też taka prosta myśl, proste poznanie, również do jednej z kobiet. Jesteś perłą mojego serca. Pan także dotykając tą siostrę, dotyka przez to słowo również innych, ale przede wszystkim ją. Innych też dotyka, bo też pokazuje, że są bliscy jego sercu, że też są duchowym klejnotem w jego rękach, szlifowanym, oczyszczanym. Choć sami nie wierzą, że tak jest.